Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Cześć moi drodzy, z tej strony Paweł, witam na kanale 64BT, zapraszam na kolejną część Shadow Tactics The Blades of the Shogun. Będziemy starali się zabić tutaj tych dwóch gagatów. Może nam się uda, może nam się nie uda, zobaczymy czy damy radę ich zdjąć. Mam nadzieję, że jak tylko ten samolot sobie pójdzie, to my się tutaj wspinamy. Zabijamy jednego. Likwidujemy drugiego. Oby szybko. Nie, damy radę chyba tylko jednemu. I obyśmy zrzucili to ciało z góry. Bo jeśli ciała nie da się z góry zrzucić, to jesteśmy za przeproszeniem w głębokiej... głębokim tyłku. Na pewno będziemy je mogli ukryć w domu. Pytanie, czy sami będziemy mogli się w tym domu ukryć. No Yuki, pakuj zwłoki do... pakuj zwłoki tutaj. Tutaj się chyba możemy schronić. Teraz trzeba by zabić tego... tego tutaj. Ten będzie troszeczkę zdziwiony pewnie samuraj. Gdzie też się podział jego koleżka. Oby Miyoki nie odnalazł. Na wszelki wypadek namierzę go pistoletem. Może on obszuka tylko w tym miejscu. Byłoby też, powiem wam, że szczerze mówiąc, przeurocze, gdybyśmy zdjęli tego drugiego. Albo tutaj załatwili tą całą dwójkę. O, tutaj musimy chyba jeszcze uwolnić więźniów. Samuraj już chyba sobie zrezygnował z planów odnalezienia nas. Yuki, a ty którędy idziesz, skubana mała paróweczko nasza? Niestety się nie udało. Pytanie, czy zrobiłem zapis. Chyba nie. Gostek... no tak, nie zrobiłem zapisu. To jest troszkę przykre. Dobra. Dobra, pakujemy go do domku od razu. Hej. Pakujemy go do domku. Ale mnie podejrzał, no. Jeszcze raz muszę to zrobić. Trzeba szybciej. Trzeba być sprawniejszym, bardziej rzutkim, bardziej trzeba być, po prostu. No to, słuchajcie, teraz hop-hyc na górę. Morduj go, Yuki. Pakuj do domku. Teraz ten samuraj będzie się tutaj bardzo, bardzo długo zastanawiał. I co on dalej zrobi? Wejdzie sobie tutaj. Gdybyśmy go tak załatwili, wiecie co? Spróbujemy. To już widzę, lecz się uda. Yuki, morduj. Niestety. Zapomniałem wydać polecenie, żeby zabiła tego samuraja. No dobra, zamienimy się z samurajem najwyżej na miejsca i spróbujemy zabić tych tu, w tym miejscu. A później spróbujemy zejść. Najbardziej... dobra, ale siadamy sobie tutaj na spokojnie. Teraz spróbujemy tego zamordować. Teraz zastanówmy się, co możemy zrobić z ciałem. Czy ciało możemy jakoś zrzucić? Te możliwości skubany. No. Zobaczył mnie, jak przeładował. Zobaczył mnie, jak przeładował.
Dobra, spróbujmy zrzucić to ciało. Nie, zobaczył mnie. Trzeba zabić jednego i drugiego skubany. Bardziej zależy mi na zabiciu. Na zabiciu tego. Czy tutaj zrzucę to ciało? Czego Yuki nie zostawiła tego ciała? To mój błąd, to nie jest błąd gry, to ja zagrałem jak ciapa ostatnia. Okej. Zostawmy ciało tutaj. Spróbujmy załatwić tego. Kto mnie zobaczył? Samuraj cholerny mnie zobaczył, no. Jakoś inaczej trzeba to będzie rozegrać. Spróbujmy po prostu dotychtać to ciało. Dotychtać to ciało tutaj. To też nie był dobry pomysł. Dobra, spróbujemy tego zatkać. Ech, teraz ten samuraj się kapnął, no. Nie mógł tam dłużej poszukać tego swojego koleżki. Co on w ogóle robi, ten samuraj? Chodzi sobie tutaj, szuka. Ależ Yuki nie zdążyła, no. Ależ Yuki nie zdążyła. Gdyby z tym ciałem udało się przejść na drugą stronę takim tak zupełnie niezauważonym. Gdyby je też można było jakoś tutaj zrzucić, no. Czego ten mnie teraz zauważył? No, to się troszkę za szybko dzieje. Trzeba będzie wcześniejszy zapis załadować. I wykończyć ich może w innej kolejności, no. Tu jest miejsce na zrzucenie ciała. Ups. Ziups. Mam nadzieję, że tamci teraz nie zwariują. Schowajmy się. O, mogę sobie wyjść nawet tutaj na dół i tutaj na górę. Proszę, proszę. Zabili go. No, nie. Jednak ten pomysł nie jest dobry, żeby zrzucać ciało z drugiej strony. Nie próbujcie tego w domu. Nie próbujcie tego w domu, wyrzucać ciała przez balkon. Dobra. Spróbujemy Yuki przejść maksymalnie tutaj za plecy tego. I się po cichutku przeczołgać. Jezu, gdyby się udało. Gdyby się udało z tym ciałem. Kurczę pieczone, no. Może jak będę ostrożniejszy. Słuchajcie, z tej strony mogę zrzucić. Z tej strony mogę zrzucić to body. Powinienem zdążyć skąpać je do rzeki. Hops, plum. Ładuj Yuki. Teraz szybciutko tutaj. Albo wiecie co? Teraz spróbuję się przekraść mu za plecami. Nie wiem, czy za dużo nie kombinuję i za dużo nie chcę naraz, ale chyba się jednak uda. Poczekam, jak ten samuraj wróci i z drugim zrobię dokładnie ten sam... Z drugim postąpię dokładnie w ten sam sposób. Ciekawe, czy stąd mogę przeskoczyć tu. Nie wiem, ale mnie to nie bardzo już interesuje, gdyż ten samuraj tutaj już chyba przeszukiwać nie będzie. Idzie sobie. Jeszcze tutaj chwilkę rozmawiają. Załatwiają sprawy dnia codziennego. Tak, jaka tam pogoda i w ogóle. A dzieci jak się w szkole uczą? Dobrze, niedobrze. Oj, to nie było dobra. Chyba się jednak schowamy. Będzie sobie łaził. Pan zagadka, tak? Zaraz Batman przyleci i zagadkę załatwi. A my sobie tutaj na spokojnie poczekamy, załatwimy drugiego słomianego kapelusza i zostanie nam tylko tutaj ten oficer do wykończenia, co może okazać się bardzo, bardzo łatwe.
Świetnie. Yuki, zrobiłaś plan dnia. Naprawdę, dziewczyno. Naprawdę zrobiłaś plan dnia. Tu chyba jeszcze będziemy sobie mogli nawet, patrzcie, rozwinąć. Nawet będziemy sobie mogli rozwinąć tutaj tą drabinkę. Yuki, ty się tam nie schowaj, co? Można by załatwić tego samoja, ja tylko już nie widzę takiej potrzeby. Pchnijmy teraz ten szturm z tej strony, załatwiając tego oficera, skoro nie mamy już tutaj tych gagatków. Mogłaby Yuki sobie zejść tędy. Ta drabinka, czy ta drabinka jest mi potrzebna w tym momencie? Chyba jednak nie. Yuki sobie spokojnie zejdzie, albo nawet przepłynie na drugą stronę. Okaże się, że później jedno z osiągnięć mówiło o tym, że nie należy wrzucać ciał do wody. Nie dostaniemy odznaki. Dobrze. Skoro nikogo tutaj nie ma, to teraz interesuje mnie to, co się dzieje. To, co się dzieje tutaj. Muszę sobie znaleźć dobry timing na schodzenie. To może nie być najlepszy. Niestety. Zabrakło nanosekundy. Dosłownie nanosekundki zabrakło. Ale lecimy sobie tak. Nie. Poczekaj, Yuki. Teraz szybciutko. Damy radę. Another officer has fallen! Break through their lines! Dobra, to powinniśmy tutaj obejrzeć sobie piękny szturm. Yuki być może zdąży zanieść tutaj ciało już, na spokojnie, do krzaczków nawet. Tak, tutaj pięknie szturm poszedł. Świetnie. Słuchajcie, świetnie, po prostu świetnie. Mamy tutaj już sprawę załatwioną. Został nam teraz tutaj ten gagatek. I ten samuraj nam tutaj został do załatwienia. Kiedy byłoby go najlepiej zdjąć? I pytanie, czy musimy go rzeczywiście zdejmować? Czy też możemy sobie po prostu tutaj przejść? Czy Yuki może tutaj obejść naokoło? Słuchajcie, wygląda na to, że Yuki rzeczywiście może tutaj naokoło obejść. Ach, jak fajnie się gra Yuki. Ojojoj. Yuki, nie. Yuki, ty tu na spokojnie. Przejdź sobie tędy. Właśnie tu. Idziesz za samurajem. Pójdziesz naokoło i spróbujesz nam zdjąć tego gostka z tej wieży, tak żeby nasz zespół z tamtej strony mógł się odblokować. Dziękuję, hopryc. Jump, climb. Chodźmy tu. Wydaje mi się, że spokojnie. Oj. Samuraj. Yuki. To nie jest chyba twoje szczęśliwe miejsce. Pytanie, jak ten samuraj biega tutaj. Dokąd on biega, dokąd on nie biega. Damy radę zabić tego gostka. Być może tak. Spróbujmy tutaj Yuki przejść. Zabijemy tego i schowamy go do... On? Co? Co on się potknął? Skubany, to nie był dobry plan. Za bardzo tutaj gość odleciał. Gdzieś poszedł. Samuraj mu nagadał jakiś pierdół. Ale wiecie co? Czekajcie, bo ja sobie teraz tego załatwię. Tego schowam tutaj. Wręcz bomba. Ciebie go. Pytanie, czy drugiego uda mi się zdjąć. Byłoby bardzo, bardzo miło. Będziemy się musieli troszkę z ciałem napocić. O, gówno. Za przeproszeniem oczywiście. Tak szybko ta akcja się
Tak szybko ta akcja się nie uda, aczkolwiek powiem wam, że jeżeli podbiegniemy kawałeczek, to być może zdążymy. Być może zdążymy. Ach! Prawie zabrakło. Muszę troszeczkę przyspieszyć. Ale tylko troszeczkę. Teraz powinno się udać bez problemu. Powinniśmy zwijać przed samojajem. Zrzucę ciało, czy nie zrzucę ciała? Nie, tu zostanę zauważony. Kurczę. Tylko żeby tamten samojaj nie łaził, nie szukał, no. Może tędy. Cichutko. Żeby to nie będzie interesowało. Dobra, słuchajcie, przepchamy ciało z tej strony. Tylko żeby Yuki zdążyła. A, szajs. A było już tak dobrze, słuchajcie. No, find the shortcut. Wake up, little. Pytanie, czy teraz zdążę. Teraz się okaże, że nie. Dobrze, Yuki, chodź tu. Nie, to nie jest dobre miejsce. Wtedy też, kurczę, mogę nie przejść. Ale wiecie co? Ja to ciało zostawię po prostu w tym miejscu. Ten samuraj tutaj nie będzie ani szukał, ani zaglądał. On sobie tylko będzie łaził. Ja mógłbym teraz załatwić tego. Przynajmniej spróbować. No chyba nie bardzo jednak. Inny czas trzeba wybrać na załatwienie tego gostka w tym miejscu, albo bezpośrednio przekraść się tutaj. No pewnie, że się chowam. No cała ta gra polega na chowaniu się. I samojajowaty przyjacielu. Spróbujemy. Nie, ależ mnie przyuważył, no. Akurat jak go dźgałem. Ale zaczekajmy chwilkę. I'll make them stop. Okay, fast and sharp. Ach, w polu widzenia samojaja się znalazłem. Noż co za pech. Jakoś inny sposób trzeba znaleźć na załatwienie tego. Ale bardzo, bardzo zbliżony do tego, co robię. Pytanie, czy kiedy jestem w pomieszczeniu i samuraj do niego wejdzie, to mnie wykryje. Najlepiej by było zabić tego słomianego kapelusza w momencie, kiedy on jest tutaj najbliżej, kiedy się tutaj przytulił. Poczekajmy, zobaczmy. Bardzo mi jest potrzebne odblokowanie tutaj tej wieży. On tu jest tylko na chwilę. Małe tetatez Yuki sobie samojaj uciął, więc nie było to najlepsze dla Yuki zdrowia. Jest dziewczyna drobnej postury. Schowajmy się tu. Spróbujemy jeszcze raz dokonać tutaj mordu na tym. Samuraj zaraz tutaj wróci. Spróbujmy teraz. Nie. Trzeba będzie jakoś inaczej. Z tamtej wieży widzi mnie ten gagatek. Może po prostu tutaj się trzeba przekraść, Yuki. No dobra, spróbujmy tak to zrobić. Spróbujmy.
zejdziemy sobie niżej. Tutaj możemy sobie troszeczkę pobiegać. Jest źle. Obsuniemy sobie tą drabinkę. Ej, Yuki! Kto mnie zobaczył? Noż jasny gwint! Ten samuraj wrócił, cholerny, no. A Yuki się niestety czołgała. Dobra, Yuki, wyłaź. Musimy powtórzyć terapię szokową. Z takim pośpiechem to nic dobrego nie zrobię. Słuchajcie, moi drodzy, to jest dobry moment, żeby odpocząć. 21 minut rozgrywki i myślę, że jeden taki krótszy odcinek nie będzie niczym złym. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Być może ja dogram sobie ten odcinek, jak trochę odpocznę i połączę je jakoś. Jestem po prostu za bardzo zmęczony, żeby to kontynuować. Zaczynam się spieszyć, wy oglądacie, jak ja ładuję te savey. To jest naprawdę bez sensu, to nie jest to, co ja bym chciał pokazywać na kanale. Owszem, kiedy gramy i pokazujemy gry, no to czasem się zdarzają te kwasy, no nie jesteśmy idealnymi graczami, nikt nigdy nie jest i cóż, no chyba, że gramy w jeden tytuł i rzeczywiście się w tym specjalizujemy. Ale te kwasy się zdarzają, ale nie chcę ich za dużo wam pokazywać, żeby te odcinki były nienudne. Być może wrócę do tego odcinka i dogram jeszcze z jakieś 20 minut odcinka, jeżeli nie, to może się po prostu nad tym zastanowię. Nie wiem jeszcze, jaką decyzję podejmę. Moje drugie ja jeszcze tego nie wiem. Słuchajcie, widzimy się przy kolejnym spotkaniu. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej.